Dzisiaj eksperymentalnie w plenerze, wakacje w pełni, więc polecam książkę na wakacje. Przemysław Prekiel, Stanisław Dubois, 1901-1942. Przemysław Prekiel ma już opinię autora biografii działaczy Polskiego Ruchu Socjalistycznego. Tym razem wziął na warsztat Stanisława Dubois, człowieka o bardzo ciekawym życiorysie, przedstawiciela lewicowego nurtu w Polskiej Partii Socjalistycznej. No, w tej biografii jest bardzo dużo wątków, wątek czerwonego harcerstwa, którego jednym z czołowych działaczy był Dubois, wątek sportu robotniczego, stowarzyszeń sportu robotniczego, które były tworzone przy Polskiej Partii Socjalistycznej, jak również działalności na rzecz robotników Podlasia, głównie z Hajnówki, robotników przemysłu głównie drzewnego, których rzecznikiem był Dubois, między innymi pełniąc rolę parlamentarzysty Polskiej Partii Socjalistycznej. Dubois przeszedł do historii jako niezłomny bojownik w walce z narastającą dyktaturą. Był jednym z oskarżonych w tak zwanym procesie brzeskim wytoczonym przez sanacyjną dyktaturę przedstawicielom centrolewu, opozycji ludowej i lewicowej. Choćby dlatego warto zobaczyć w tej biografii, jak był rozmontowywany system demokratyczny, jak były niszczone swobody i wolności w okresie II Rzeczpospolitej, zwłaszcza po roku 1926, czyli zamachu majowym. Mamy tutaj oczywiście też motyw działalności Dubois już w czasach II wojny światowej, czyli działalność w konspiracji, tworzenie konspiracji socjalistycznej, właśnie złożonej z tej lewicowej frakcji ruchu robotniczego. Oczywiście ta biografia wszystko opisuje bardzo szeroko w kontekście, czyli mamy tutaj nie tylko opis samych dziejów, samego życiorysu Dubois, ale również tła politycznego, w którym on występował, czyli tworzenie niepodległości w roku 1918, bardzo szybko rozczarowanie tą niepodległością w środowiskach robotniczych, a później właśnie narastanie tendencji prawicowych, narastanie dyktatury, walka również z polskim faszyzmem tocząca się na ulicach, w dzielnicach robotniczych. To jest bardzo szeroko opisane, dlatego warto po tą książkę sięgnąć. No może na koniec tylko kilka mankamentów. Niestety, jak w wielu publikacjach, tutaj bardzo szwankuje korekta i w niektórych miejscach mamy błędy, błędy niestety dotyczące na przykład też dat i nazw własnych, więc trzeba niestety weryfikować czasem te dane. To jest, myślę, że coś, co można wybaczyć tej publikacji, bo ona jest bardzo wartościowa. Polecam jako lekturę, polecam wszystkim, którzy interesują się historią ruchu robotniczego. To jest klasyczna biografia, biografia wielowątkowa, bardzo ciekawej postaci Stanisława Dubois. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.